Bardzo ważny jest początek spotkania. To, czy zdołam zdobyć zaufanie dzieci. Czy będę dla nich osobą, za którą chcą podążać. Ja siebie mogę nazwać przewodnikiem, ale jeżeli one nie będą czuły, że ja jestem ich przewodnikiem, to będą żyły swoim życiem i wtedy ja nie osiągnę celu. Ja nazywam się Jola i czasami fruwam jak jaskółka. Jestem Maciek, a literą na my to będzie meduza. Dzisiaj będziemy się bawić w teatr. Najpierw poszukamy sobie scenariusza, ale żeby taki scenariusz powstał, to musimy mieć tekst. Mamy książkę, która nosi tytuł. Martynka, przeczytasz? Syrop maga abracadabry. Super. I teraz będziemy sobie po kolei podawać tą książeczkę i każdy z Was będzie miał do przeczytania tylko takie jedno zdanie. Dobrze? Zgadzacie się? Zaczynamy. Było to dawno temu. Cały kraj go uwielbiał. Ja bym chciała, żebyście mi opowiedzieli tą bajeczkę jeszcze raz. Dawno, dawno. Pewnym. Tak? W pewnym. W kraju kto sobie żył? Abdula. Świetnie zapamiętałeś. Mieliśmy jeszcze wrócić do wyrazów, które były trudne. Powiedzcie mi, co to jest turban? Iza? To jest taki usułtanek na głowie. Zrobimy parę tutaj, dobrze? Tutaj mamy nasze polskie, słynne, charakterystyczne budowle. Polecam mieć wsparcie i pomoc. Ja dzisiaj na sali miałam dwie panie. Po pierwsze, to był ich teren, ich miejsce, szkoła. Po drugie, to one są autorytetem dla tych dzieci i ja wiedziałam, że ja nie muszę bardzo mocno pilnować formy i dyscypliny, bo mam kogoś, kto na to zwraca uwagę. Po trzecie, techniczne rzeczy zabierają dużo czasu, więc jeżeli można się na kimś wesprzeć, to naprawdę warto. Słucham. Zna pani Indiana Jonesa? Indiana Jonesa film? To kiedyś o tym porozmawiamy, znam. Jeżeli chodzi o reagowanie na dygresję, ja tutaj bardzo często dzisiaj stosowałam technikę zwaną parkingiem, czyli tak, jestem, słyszę cię, parkuję twoją potrzebę, możemy porozmawiać o tym na przerwie. Wylosujemy sobie owoc, który będzie mówił, w jakiej grupie jesteś. Każda para podejdzie tutaj i stąd możecie sobie wylosować dwie kolorowe karteczki. Uwaga. I teraz macie 5 minut. Możecie sobie usiąść w każdym miejscu sali i wymyślacie z tych sylab czarodziejskie zaklęcia, dobrze? Martyna, Adaś, wy już macie? Tak, ja mam dane. Ale mieliście wspólnie układać, nie każdy sobie. Pamiętajcie, że słowo zaklęcia, tak jak abrakadabra, nie musi nic znaczyć. 7 zaklęć mamy. Powiedzcie mi, które z tych zaklęć Wam się najbardziej podoba? Nowy waju. Ogłaszam, że najbardziej podobającym się zaklęciem jest karosura. Teraz sprawdzacie różne zaklęcia i czarujecie się nawzajem. Tam są chustki, możecie wykorzystać chustki i bawcie się, pomieszajcie się w parach. Teraz przenosimy się do teatru. Kto był w teatrze? To ja poproszę, zorganizujmy tu teraz widownię. Każda z grup będzie miała do odegrania scenkę. Kto ma taką scenkę, że sułtan siedzi na tronie? Ja. Świetnie. Adaś, wy będziecie piersi odstawiać scenkę i to jest wasz rysunek. Monika, przeczytasz, co masz na kartce? Mag dolewa syrop do kawy sułtana. Czyli wy jesteście jako trzecia grupa. Macie 5 minut w grupach na przygotowanie się do swojego występu. Ej, Iza, weźmiesz to. A ja robię fajną minę, że wygrałem z tobą i jest. Dobra?
Najwięcej radości sprawiła mi trzecia część warsztatów. Myślę, że dzieci wtedy też najlepiej się bawiły. Ważne było, żeby przygotować dobrze rekwizyty. I to, że miały karafkę, filiżankę, dzbanuszki i sam moment przygotowywania syropu widać było w reakcjach dzieci. Każdy chciał zagrać tą scenę. Zdarza się, że dzieci są już znudzone albo dekoncentrują się. W takim momencie u nas dwa razy było głosowanie. To co robimy? Czy chcemy jeszcze scenki? Jeżeli była przewaga osób, które jeszcze chciały, to te, które zostały na widowni mimo znudzenia, były w mniejszości, więc rozumiały, na jakich zasadach tutaj jesteśmy. Dla Was za dzisiaj duże, duże brawa. Bardzo fajnie mi się z Wami pracowało. Dzięki za dzisiaj. Proszę bardzo i do następnego spotkania. Akcja Czytam sobie w bibliotece jest wielką zachętą do czytania. Są sygnały od rodziców, że dzieci w domu chętniej czytają. Czyli możliwość uczestnictwa w takich zajęciach motywuje dzieci do czytania. To, co bym rekomendowała na przyszłość, dobrze przemyśleć każdy element scenariusza. On nie musi być odwzorowany od A do Z, ale ja chcę wiedzieć, dokąd zmierzam. Nie mogę zapomnieć o dzieciach, nie mogę zapomnieć o grupie, muszę reagować na to, co się dzieje, ale to ja jestem ich przewodnikiem. To ja ich prowadzę do celu i myśmy osiągnęli dzisiaj ten cel. Oni świetnie bawili się teatrem. Czytam sobie bibliotekę.